Witam, z tej strony poznański kolekcjoner i zapraszam Was dzisiaj na film z FIFA World Cup Russia 2018. Duża puszka kolekcjonera. Mamy 9 saszetek, 3 karty limitowane i cena takiej puszki to 59,99. Jak wiecie, saszetki zdrożały do 6 zł, więc wyjęli jedną saszetkę, bo zazwyczaj w puszkach właśnie z World Cupa z Brazylii było 10 saszetek. Tu mamy takich saszetek 9 i 3 limitki. Tak jak tam widziałem, to polecają wszyscy kupować duże puszki, bo limitki są w bardzo dobrym stanie, się nie uszkadzają, więc zdecydowałem się na zakup tej puszeczki, bo w małej puszce, o, tu były limitki, sobie je wyciągnąłem, żeby później Wam to pokazać. W małej puszce te limitki latają i się niszczą. Widzimy, że wygięta trochę ta puszka jest, bo się tutaj trzęsie na stole. Te puszki źle nie wyglądają. Mamy tutaj motyw cały z czerwonym. Jeszcze widziałem puszkę z żółtym elementem. Mamy 9 saszetek. Zobaczymy. Otworzę je sobie wszystkie tutaj nożyczkami, żeby zachować sobie te saszetki na pamiątkę. Piszcie w komentarzach, czy już komplety macie. Łukasz M już właśnie na zlocie prawie komplet miał. Otwierałem wtedy z nim, znaczy była bitwa na zespoły. Po 4 saszetki mieliśmy. Był remis w naszym starciu, w naszym pojedynku, więc dziękuję i Łukasz jeszcze z tej strony za zabawę wtedy na tym zlocie, że mogłem wziąć z sobą udział w pojedynku saszetkowym. Zobaczymy, co tutaj się trafi tych kart. A to tak zrobimy. Tych kart bazowych już nie będę Wam czytał. U mnie to mamy Neymarka, fajnie. U mnie to prawie premiera, bo mogliście zobaczyć jedynie zestaw startowy na kanale, ale mamy tutaj kolorowa fans favorite, czyli taka lepsza karta bazowa. Za dużo tych kart u mnie na pewno z tej kolekcji nie będzie. Póki co nie w tej cenie. Jak widzimy, tutaj mamy 6 kart bazowych. Słabił tylko pierwszy pusty przebieg w puszce. Mam nadzieję, że już więcej takich nie będzie. Mamy Roberta Lewandowskiego. W zestawie startowym Polaka nie trafiliśmy, więc sobie lewego odłożymy na bok. Paul Pogba i kartą specjalną jest Carlos Sanchez, fans favorite z Kolumbii. Póki co słabiutka puszeczka. Dwa razy. O, mamy Pazdana. Póki co mamy dwa fansy. I teraz pora na goalstopera David De Gea z Hiszpanii. Ciekawe, jaką najlepszą kartę tutaj uda się trafić w tej puszeczce. Suarez, też fajnie wyglądający, Salah robiący robotę w Liverpoolu. O, proszę. Dele Alli, Game Changer. Karta Game Changer. Trafiona również była w zestawie startowym z Higuainem, z Cavanim chyba, z tego co pamiętam. Oby tam była to najlepsza karta, oby tutaj wpadła jeszcze jakaś lepsza. Mamy Double Trouble, Ikone albo Topmaster, albo Invincible. Zobaczymy. Oby jak najmniej pustych przebiegów i oby jak najmniej saszetek z kartami fans favorite. Mamy Azmuna z Iranu. 3 saszetki zostały. Mori, Coates, Douglas Costa i kartą specjalną, o kurczę, João Moutinho. Jego chyba w zestawie startowym trafiłem, więc słabo, dużo saszetek nie otworzyłem, a już się trafiają powtórki. I kartą specjalną Miranda. Kolejny fans. Ile tych fansów jest? 40 kart fans. Jak widzicie, no tutaj sporo już się trafiło. O, tu mamy fansa z tej strony, Sadio Mane.
Słaba puszeczka. Mamy 4, 6 kart fans, jeden goalstopper i jeden game changer. Jak widzicie, no, nie zachęca to do zakupu. 60 zł wydane i za takie karty specjalne to trochę słabo jak dla mnie. Pokażę wam teraz limitki. Kevin De Bruyne w barwach Belgii. Fajne te stroje. Belgowie tu mają. Limitka zawodnika z Manchesteru City. Tu w barwach klubowych oczywiście. Antoine Griezmann, Francja. I Sigurdsson. Gylfi Sigurdsson, Islandczyk. Też fajna karta limitowana. Piszcie, co sądzicie o tych limitach. Czy są one rzadkie, czy dość popularne. Ja dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was na kolejny filmik z moim udziałem. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!